Moja historia z fotografią zaczęła się w roku 1970. Jako jeden z lepszych uczniów w szkole otrzymałem tego rodzaju aparat fotograficzny. Oczywiście interesowało mnie nie to, że jak to kto za mnie to robi, tylko jak to się, jak w ogóle te zdjęcia wychodzą. Uzyskałem kwalifikację trzyletnika. Wcześniej miałem niezły poligon w wojsku. Prowadziłem całą pracownię fotograficzną. Przez 2 lata byłem wojskowym reporterem. Prowadziłem zakład w Siedlcówce Nowinach. W roku 1989 uzyskałem kwalifikację mistrza. Szkoliłem uczni i egzaminowałem fotografów z 3 województw. Ostatnie 10 lat nie jestem związany z zawodem, ale kolekcjonuję sprzęt fotograficzny. Mam w swojej kolekcji oczywiście nie tylko aparaty fotograficzne, ale i urządzenia ciemniowe, urządzenia studyjne w ilości około 200 sztuk pozycji zabytkowych. Najstarszym aparatem jest aparat fotograficzny konstrukcji polskiej. Jest to konstrukcja Konrada Brandela, warszawskiego fotografa, fotoreportera. Tym aparatem można było wykonać 12 zdjęć raz za razem. Tu chciałem pokazać bardzo rzadki aparat fotograficzny firmy Kodak Eastmana. Jest to aparat trapezowy i używali go zawodowi fotoreporterzy. Ta kamera jest kamerą 110-letnią. Następny drewniak, jest to też kamera studyjna, ale aparat i optyka przeznaczona tylko i wyłącznie do zdjęć portretowych. Tego rodzaju kamery nazywały się kamerami podróżnymi. Dlaczego? Dlatego, żeby bardzo prosty w demontażu, w momencie można było ten aparat złożyć. Po złożeniu zajmował dużo miejsca. Ciekawym modelem aparatu jest amerykański aparat Argus 3C z roku 1947 roku. Potocznie nazwany cegówką. Aparat ten został wykorzystany w filmie Harry Potter. Są to aparaty skrzynkowe, zrobione na wzór kamery obskura. Najprostsze aparaty, jakie tylko mogły być, jest to początek XX wieku. Najwięcej tego produkowała firma Kodak Aqua. Jest tu też przedstawiciel produkcji polskiej, Start. Jest to dwuobiektywowy aparat skrzynkowy. Te aparaty są aparatami też początek XX wieku, może nawet wcześniej. Są to aparaty mieszkowe. To jest też aparat fotograficzny, to się nazywa kamera otworkowa. Jest to współczesna kamera otworkowa z malutkim otworkiem 0,4 mm. Po nałożeniu materiału światłoczułego do puszki, oczywiście w warunkach ochronnych, to znaczy w ciemni, robimy ekspozycję tym aparatem. Ściągamy magnes po upływie 15 do 30 sekund, w zależności od czułości materiału, który używamy. Zamykamy, wywołujemy materiał światłoczuły i z tego nam wychodzi bardzo fajne zdjęcie. Raczej tego rodzaju zdjęcia zaliczamy do zdjęć artystycznych. Kamera obskura znana była już w IX wieku. Używali malarze, astronomowie pomagała im w malowaniu czy wyznaczaniu gwiazd. Taką kamerą posługiwał się nasz Mikołaj Kopernik, taką kamerą się posługiwał znany malarz Canaletto i Leonardo da Vinci. Fotograf XIX-wieczny musiał sobie sam przygotować papier światłoczuły, jak i również materiał negatywowy. Nastała wówczas moda na tak zwane wizytówki czy zdjęcia, czy portrety. Są to wglądówki fotografa robione metodą albuminową. Oczywiście nie widać tutaj biednych ludzi na tych fotografiach, bo ówczesna fotografia była bardzo, bardzo drogą rzeczą. Kamera sztywna, duża, ciężka.
i głowa umieszczona w kleszczach, tylko dlatego, że pierwsze materiały były tak nisko czułe, że trzeba było naświetlać do 30 sekund. Fotografia to nie tylko aparaty fotograficzne, są to urządzenia ciemni, urządzenia studia. Tutaj prezentuję zegar ciemniowy, jest to okres międzywojenny, gdzie fotograf sobie wyznaczał sam czas naświetlania ekspozycji. Jeszcze w posiadaniu ponad 100-letniej obcinarki do zdjęć, gdzie tu się przycinało się zdjęcia na wymiar. Jak mi się uda zdobyć jakiś lokal, pokazać ciemnię fotograficzną lata 20. i chciałbym też również pokazać altanę fotograficzną, którą w całej Europie już mało kto zna. No, moim marzeniem jest miejsce stałej ekspozycji dla tych moich zabytków. Dlatego obecnego pokolenia internautowego pokazania, jak wyglądała praca fotografa w fotografii analogowej, uczenia fotografii analogowej dla osób zainteresowanych, chętnych, tak samo technik szlachetnych. Ciężko mi jest coś takiego załatwić z tego względu, że lokale są bardzo drogie. W tym wypadku trzeba szukać sponsora, trzeba szukać dotacji. No spróbuj, jeżeli mi się to uda, na pewno temu pokoleniu pokażę to. Dziękuję.